Hej, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Cat Goes Fishing, moi drodzy. I pojawił się przy mnie Magnalaw, bo w sensie jest to co najmniej dziwne. Okej, dobra, już jest naprawione wszystko. Pojawił się tutaj, ponieważ musiałem zmienić czas na swoim komputerze. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj będziemy łowić jedną z ryb, które są oczywiście może nie tyle co ciężkie do złapania, czy tajemne, czy tajemnicze, czy sekretne. One są w grze, w sensie ta ryba przynajmniej jest w grze. Chodzi mi konkretnie o tą grę, która, o tą rybę, która nazywa się Cuttle Canth, ponieważ działa to podobno w ten sposób, że musimy sobie cofnąć datę na 18 stycznia 2015 roku, czyli pierwszy dzień tego, jak była sobie oczywiście gra Cat Goes Fishing. Podobno, nie wiem, czy jest to do końca prawda, czy nie, ale podobno tak było. Dobra, czy ty się złapiesz? Nie ty. Więc podobno trzeba na tą właśnie datę zmienić. I dzięki temu jesteśmy w stanie oczywiście dostać, powiedzmy, tą rybę, więc w teorii cofamy się w czasie, żeby ją ochronić, ale potem przenosimy się do przodu, kiedy jej w sumie nie ma. Jakby dziwne układy. I podobno jest właśnie tutaj, tu gdzie ostatnio robiliśmy to wszystko. Więc weźmy sobie to, weźmy sobie to, weźmy sobie mega hack i polećmy sobie. Na początku oczywiście trzeba jednej ryby się pozbyć na starcie, która tutaj bywa bardzo... Chciałem powiedzieć, że bywa bardzo upierdliwa, a postanowiła sobie akurat popłynąć. Więc niech będzie. Lecimy sobie tutaj, zobaczymy, czy oczywiście ona jest i czy się tutaj znajduje. Nie wiem, czemu ten coś tam. No w każdym razie ta jedna ryba nam się postanowiła tu przyczepić na samym starcie. Jakby nie rozumiem troszeczkę tego motywu. I to podobno było, w sensie ta ryba podobno jest tam, gdzie ostatnio byliśmy, tylko kawałeczek na lewo i do góry. Więc zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest, czy tak rzeczywiście nie jest. Jest jeszcze kilka sekretnych ryb, które mogę oczywiście złapać i spróbować złapać. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli gdzieś... witam. Okej. Idzie prościej niż myślałem, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że ona nie będzie nic zrobiła. Myślałem, że to będzie właśnie o tyle problematyczne, że w tej dziurze to będę musiał ją złapać i jakoś będzie szarpać i się urwie. Ale na razie nie jest jakoś, w sensie jest ciężka dosyć, bo to trochę zajmuje. Co prawda nie tyle, co ta technologiczna, powiedzmy, ryba. Ale no dalej troszeczkę czasu będę musiał to wyciągać. Także kolejny progres jakiś załatwiony, zrobiony. Mamy też kolejne ryby, które możemy, a będziemy mogli tak naprawdę wyciągać. Z tego co wiem, jeśli chodzi o ukończenie całego katalogu, to część z tych ryb to jest dosłownie tyle, że po prostu trzeba je złapać i nic więcej tutaj nie ma do roboty. Mam nadzieję, że to będzie ok. Muszę zobaczyć, jak ten rekin, bo ten rekin... Nie wiem, jak jest traktowana ta ryba. Czy ona jest jako taka, wiecie, średnia ryba? Nie, no to jest... Nie, to jest duża ryba, no to nie powinni złapać, ale mimo wszystko wolę z dala, z dystansu, nic nie robić, bez żadnego problemiku. I dobra, jest Cuttle Canth, proszę bardzo, złapany, bez w sumie tak naprawdę żadnego problemu. Powinniśmy też zobaczyć, jak te cuda złapać, bo tak naprawdę, o, to jest takie niebieskie... Niebieskie z łuskami powinniśmy zobaczyć. Więc tak, on jest tutaj zaliczony już w tym momencie. Bardzo ładnie jest. 220, 96% mamy, jeśli chodzi o złapane ryby duże. Jeszcze został nam mossy i tart, które nie są zbyt ciężkie, więc może spróbujmy je teraz złapać. Jeśli oczywiście zobaczę jak. Dobra, moi drodzy, troszkę się poedukowałem, jeśli chodzi o to. Z tego co wiem, a w sumie to możemy sprzedać te dwie ryby, co złapaliśmy. Bez żadnego problemu, proszę bardzo. Bardzo ładnie zrobione. Także lecimy sobie na oczywiście sam koniec. I teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to, moi drodzy, to, że musimy dostać się właśnie na sam koniec i cokolwiek zrobić. Więc tak, na początku może powinienem jeszcze, póki tu jestem, złapać sobie jakiegoś czała. Czała, nie tamto, tylko czała. Dobra, bardzo ładnie. Tego sobie złapać, chodź. Dobra, bardzo jest dobrze. I okej, i lecimy na koniec. Podobno dwie ostatnie duże ryby, znaczy w teorii, bo jeszcze mogą być oczywiście jakieś tam ukryte i tak dalej, więc nie wnikajmy w to totalnie. Powinny być na końcu. Czy będzie ciężko je złapać? Nie wiem. Czy będzie łatwo je złapać? Nie wiem. Ale wszystkiego oczywiście się, moi drodzy, przekonamy wspólnie. Więc może uda nam się 100% zrobić tak naprawdę, jeśli chodzi o wszystkie duże ryby i liczę na to bardzo, szczerze mówiąc. Tutaj wiem, że gdzieś to będzie przy granicy praktycznie do zrobienia. Jeszcze kawałeczek widzę do tej granicy. Jest imo. Dobra, jest i granica. Dobrze, więc bierzemy sobie światło, bierzemy sobie duży hak, bierzemy sobie bomby i lecimy w dół. Dobra,
Bardzo ładnie. Więc tak, jedna ryba podobno jest na samym brzegu mapy, która tutaj pilnuje tej takiej rybki, która pilnuje czapki. Wydaje mi się, że tą rybę wyławialiśmy już, ale może jestem w jakimś mega giga błędzie, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Druga ryba podobno jest przy większym skupisku innych ryb, więc czy tak będzie, czy nie, to nie wiem. O, to jest właśnie ta ryba, którą próbujemy złapać. To jest chyba ten tart. Tylko... czy on się jakkolwiek zainteresuje? Nie wygląda, jakby się interesował, szczerze mówiąc. Ani trochę się nie interesuje. Halo? Jesteś chociaż trochę zainteresowany tym? Może ja powinienem coś innego złapać na to i tego. Bo ta też się nie chce... tego nie, tego nie chcemy łapać. No nie, to nie o to chodziło. Wydaje mi się, że to jest coś, co już mieliśmy. Wydaje mi się, że to jest coś, co już mieliśmy, szczerze mówiąc. No dobra, nieważne, spróbujemy to wyłapać, bo tu zaraz obok są małe rybki. Nie wiem, czy będzie to najłatwiejsze zadanie, czy najtrudniejsze zadanie, ale na pewno będzie to jakieś zadanie. Bo jakby bardzo mało informacji jest o tych rybach, które są właśnie tutaj na końcu, więc liczę na to, że będę w stanie cokolwiek zrobić. Tam jest ten problematikus. Kurde, no, pamiętam jak na początku było. Wydaje mi się, że to już mieliśmy. Mogę być w błędzie, bo jakby mi się wiele ryb wydaje, że już miałem, a ich nie miałem tak naprawdę. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Dobra, uwaga i... yellow carp. Okej, okay, wydaje mi się, że już go miałem. Ale mówię, może będę, czy może jestem w błędzie. To potrzebujemy światła i lecimy w dół. Nie wiem, czy będę musiał go złapać na jakąś konkretną rybę, która tam będzie sobie gdzieś pływała i podpłynę nią i on capnie tą rybę. Czy najpierw muszę rzeczywiście tą małą, bo to wygląda jakby kolejna strzeżona ryba, czyli musiałbym wyłowić tą małą, żeby wyłowić tą dużą. W sensie jest taka szansa, nie? To są chyba te karpy od razu pode mną. Tak, tak to wygląda. Więc spróbujmy tym razem dostać się w inne miejsce. Tutaj jest kolejna ryba. Naprawdę, no nie widziałem nic. Okej, nie ma tutaj ryby. A tu jest ta ryba. Dobra. To teraz tak. Weźmy sobie jakąś małą rybkę. Dobra. Teraz niech się złapie jakaś średnia rybka. Dobra. I teraz spróbujmy ją tu dać, żeby ta się złapała. One niespecjalnie wyglądają, jakby chciały się w ogóle złapać. Dobra, jest! Zadziałało to w jakiś sposób. Teraz tylko przez to, że nie mam światła, to jest mi zdecydowanie gorzej, bo muszę na słuch działać, a nie chcę jej zerwać. To jest taka kwestia. O! O, ona tam wzdryga czasami. Ale no, ostrożnie, ostrożnie. Jeszcze kawałek i będę widział wszystko. No, dawać. Jeszcze troszeczkę. I będzie przynajmniej jedna załatwiona. Ja naprawdę mi się wydaje, że te ryby łowiłem już, a okazuje się, że ich po prostu nie łowiłem nigdy. Totalnie, ani razu jej nie wyłowiłem. A tylko taka jedna jest na całej mapie. Dobra, jest Mossy. Bardzo ładnie. To teraz jeszcze został nam ten tart cały. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mossy to jest ta droższa, więc tamta w teorii powinna być łatwiejsza do złapania. Ale no, wiemy, jak to wygląda w tej grze czasami. Czasami to nie wygląda. Dobrze, jedziemy w dół. No niestety najgorsze są te balbitery w tej części, bo jakby ta część oceanu jest mocno nieprzystosowana do oglądania, powiedzmy, tak? Bo ja muszę się mocno bawić, żeby mieć światło cały czas, żeby móc wam coś pokazać. Dobra, czy ty się w ogóle interesujesz? Dobra, was wystraszymy. Teraz zrobimy tak. Weźmiemy sobie jakąś małą rybkę. Ciebie na przykład, chodź. Teraz zrobimy sobie ciebie. Balbiter... no oczywiście, no oczywiście, że jakżeby to i tak inaczej, kurde. Jakżeby to tak inaczej. Czy tu gdzieś jest ten? Dobra, jest, złap się. No złap się, nie daj się prosić. Zrób jak tamten, proszę cię. No nie, już karpy lecą. Nie chcę karpów. Idźcie sobie stąd, nie chcę was. Dobra. Jest w miarę, chodź. Złap się, proszę cię. Od czego jesteś zależny? No złap się tam po prostu, dziabnij sobie raz. Raz, więcej nie trzeba. No dawaj, dziabnij. Dziabnij sobie. No, come on. No, leciutko. Tylko troszkę wystarczy. Tylko minimalnie, no. Dawaj.
Nie no, ona tam kosztuje 50 tysięcy, jest tak upierdliwa. No dawaj. Czy mogę jakkolwiek, o. Czy ta się złapie? Nie wiem nawet, czy mam średnią, czy dużą przynętę, czy co mam. Ale ona nie chce. Wiem, że ona tu miała się złapać chyba w pobliżu tej czapki. Że jeśli tej czapki nie złapie. Ale widzę, że żadne nie chce się złapać w żaden sposób. No jaki jest problem z tym wszystkim? Jak tego tarta wyciągnąć? Ha. A no i on zrywa, właśnie. Ja nie pamiętam już, jak ja łowiłem tą rybę. Jestem ciekaw, bo to jest tart, a ja łowiłem tą. I ona to jest ten lindfin. Lindfin. Tak mi się wydaje, że to jest to. Muszę zobaczyć. Dobra, podobno jest jeden motyw, jak można ją złapać bardzo łatwo. Tylko teraz trochę nam to zajmie, minimalnie, bo musimy sobie najpierw wyciągnąć jakąś małą rybę, żeby to zrobić, żeby to miało jakby sens. Podobno trzeba używać na nim flika, czyli tego właśnie, czego ja używam, czyli cały czas, że sobie tam rzucamy na lewo, prawo i tak dalej. Zobaczymy, czy jest to rzeczywiście teoria trafna. Nawet rzucam tak po ciemku, bo jakby zależy mi tylko na tym, żeby złapać jedną małą rybkę i ją wyciągnąć. Co prawda w sumie mogłem złapać małą rybkę, a od razu na nią mógłbym złapać jakąś, o dobra, od razu jakąś średnią, ale nieważne, przy brzegu też mamy sporo średnich, więc mam nadzieję, że to zadziała i będzie to rzeczywiście fajne. To wystarczy mu podobno pod samymi ustami to wciągnąć. Zobaczymy, czy to zadziała. Jakby ryba wydaje się być naprawdę banalna do złapania. Muszę tylko od tych odciągać się lekko. Ryba wydaje się być naprawdę banalna do złapania, ale czy tak będzie, to nie wiem. Na razie widzę, że bardzo dobrze to sobie wszystko płynie. Pyk. Od razu do tego. Bardzo ładnie. Bomby sobie robimy. Robimy sobie haczyk i robimy sobie światło i lecimy sobie z oczywiście tematem płynięcia. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zrobimy od razu na dół, żeby troszeczkę to szybciej przyspieszyć, powiedzmy. Więc mam nadzieję, że ten flick zadziała. Mam nadzieję, że nie będzie też za dużo tych żółtych karpi. Yellow carp? To było yellow carp? Czy yellow... Nie wiem, coś żółtego. Na pewno coś żółtego. Tyle pamiętam. No i najsłabsze w tym wszystkim jest to, że w sumie tutaj na końcu nie ma za bardzo właśnie małych rybek. Jeśli chcemy wyciągnąć coś, to już jest zdecydowanie problem. Dobra, i teraz potrzebujemy tylko zrobić taki. O, widzicie. O, jest! Dobra. Czyli nie musiałem, po prostu raz zrobiłem flika i automatycznie postanowiła się rzucić na mnie. Dobra, ciągniemy. Jest dobrze, moi drodzy. O kurde, karpie wracają. Nie zerwijcie karpie, proszę was. Nie zrywaj się, bo ja nie mam ochoty wyciągać cię ponownie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tylko te balbitery wkurzające, kurde, cały czas, że wyciągają to wszystko. Bez sensu to jest, jak dla mnie. Kurde, teraz dopiero widzimy. Czekajcie, jeszcze zaraz zobaczymy, jak sobie podpłyniemy w prawo. Jak będzie okazja. Nie mamy okazji. O, zobaczyć można dopiero, jak mała jest ta ryba w porównaniu do problematikusa. O Jezus, nie potrafię się wysłowić. Jest! Jest tart, proszę bardzo. 56 tysięcy, także moi drodzy, jeśli chodzi o... A, duże ryby, 100%! Udało nam się wszystko osiągnąć, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o te duże, to zostało nam tutaj ta ryba. I z tego co wiem, to jest ta szaku. Ta szaku, którą musimy ją złapać, więc pewnie będziemy to robić w jakimś kolejnym odcinku, żeby mieć kolejne 100%. No i tu nam zostało kilka mniejszych rybek. Między innymi ta jedna, która tam ostatnio chyba próbowaliśmy ją łapać, tak mi się wydaje. Ten rogacz, w który pluje, też jest do złapania. Ta kuda, muszę zobaczyć, jaki jest motyw na nią. W sumie to jeszcze mamy kilka rybek, 5 rybek, ale tak naprawdę to raz damy radę zrobić. A najgorsze są te małe rybki, bo trzeba je po prostu poznajdywać, gdzie one wszystkie się po prostu chowają. Także póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. No i cześć!